Tick tock, 6 o'clock. There's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu samochód Mitsubishi Colt pierwszej generacji. Dokładne oznaczenie tego modelu to A150. Samochód został pierwszy raz zaprezentowany w 1978 roku na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie. Pod koniec tego roku, w grudniu, trafił również do sprzedaży. W Polsce ten egzemplarz nigdy nie był sprzedawany. Silniki, w jakie został wyposażony, to 1.2 o mocy 55 koni, 1.4 o mocy 70 koni oraz 1.4 turbo o mocy 105 koni. Wersja 1.4 turbo była sprzedawana dopiero od 1981 roku. Pierwsza generacja Mitsubishi Colta była sprzedawana od 1978 roku do 1984 roku. W Polsce było można kupić Mitsubishi Colta dopiero od trzeciej generacji. Zaletami pierwszej generacji Mitsubishi Colta była wysoka niezawodność oraz przestronność i niska cena jak na tamte lata. Mitsubishi Colt pierwszej generacji jest dość rzadko spotykanym samochodem na polskich i europejskich drogach, a ceny tych samochodów na rynkach europejskich i na europejskich portalach ogłoszeniowych zaczynają się od 4000 euro. Na polskich portalach ogłoszeniowych tej wersji nie znalazłem ani jednej. Nasz egzemplarz pochodzi z Włoch, dlatego też jest w bardzo dobrym stanie. Nie jest zardzewiały, pognity, został w nim jedynie odświeżony lakier. Samochód posiada silnik 1.4, który jest bardzo dynamiczny i nadaje się do codziennej jazdy. W naszym modelu silnik jest również w bardzo dobrym stanie, jest ładny, czysty, zadbany. Nie posiada żadnych wycieków, wszystko jest na swoim miejscu. Przejdziemy teraz do wnętrza pojazdu, które również zachowało się w bardzo dobrym stanie. Na ciekawostkę zasługuje tutaj druga skrzynia. Tutaj mamy wajchę od normalnej skrzyni biegów. Jest oczywiście czterobiegowa, natomiast tutaj jest wajcha od drugiej skrzyni. Druga skrzynia daje nam to, że samochód może być albo bardziej ekonomiczny, albo bardziej zrywny, może szybciej przyspieszać. Na liczniku mamy kontrolkę power i kontrolkę ekonomii. Jak na tamte lata, samochód nie ma praktycznie żadnego wyposażenia dodatkowego. Jedynie miejsce na radio i zegarek. Jest zapalniczka, przycisk świateł przeciwmgielnych, przycisk podgrzewania tylnej szyby. Tutaj mamy popielniczkę, dość duży schowek oraz schowek pod deską rozdzielczą po stronie pasażera i tak samo po stronie kierowcy. Dźwignia do podnoszenia klapy bagażnika. Zobaczymy sobie teraz na bagażnik. Bagażnik dość obszerny. Wszystko tutaj zachowane jest w stanie bardzo dobrym. Komplet kluczy. Koło zapasowe. Wykonamy teraz jazdę testową naszym pojazdem. Odpala bardzo ładnie. Świeci nam jakaś kontrolka od hamulców, ale to prawdopodobnie przez to, że samochód jest praktycznie bardzo rzadko użytkowany. Przy 40 na godzinę. Jeszcze nie ma 40. Przy 40 na godzinę mamy około 3000 obrotów na trybie power. Zmienimy sobie na tryb ekonomii. I na trybie ekonomii mamy nieco ponad 2000 obrotów. W tym
egzemplarzu jest praktycznie jak w Mercedesie. Mamy tylko jedną wajchę do migaczy z lewej strony, natomiast z prawej strony nie ma nic. Włącznik świateł jest tutaj po lewej stronie. Włącznik wycieraczek po prawej. Zobaczymy teraz przyspieszenie. Bardzo ładnie. Myślę, że nadaje się do codziennej jazdy, ale tylko w słoneczne dni. Teraz przełączymy sobie na tryb power i zobaczymy, jak samochód się zbiera w trybie power. Jest troszkę mocniejszy, natomiast nie zauważyłem jakiejś wyraźnej różnicy, żeby przyspieszał szybciej. Silnika. Pracuje to wszystko bardzo ładnie. Naprawdę w naszym egzemplarzu jedynym mankamentem, jaki jest, to jest uszkodzenie deski rozdzielczej, po prostu gdzieś tam od słońca jest takie małe pęknięcie, a tak to wszystko działa. Samochód jedzie, hamuje, zmienia biegi, przyspiesza.